Dobra, może troszeczkę zbyt wyluzowałem czy coś, ale cześć, witajcie, tutaj ja, Maciek, a to jest kolejny odcinek mojego let's playa z gry Assassin's Creed 2. Postanowiłem, że jak mam wolny wieczór, bo tak naprawdę to, co miałem zrobić, już zrobiłem. Przykunałem się w pokoju i będzie ok. Postanowiłem sobie nagrać kolejny odcinek. To będzie już chyba 28. Nie wiem, coraz bliżej 30. Naprawdę już spora ta seria. Dla mnie to jest dużo. No dobra. Przede wszystkim w poprzednim odcinku byliśmy w Forli i tam zwiedziliśmy sobie katakumby. I powiem wam, jestem troszeczkę zdziwiony, ponieważ reszty katakumb nie ma na przykład we Florencji. Mimo, że powinny gdzieś tutaj być, ale ich nie widzę. Zlecenie zabójstwa. Więc no po prostu będziemy jechać z misjami fabularnymi. Nie ma wyboru. W ogóle gdzie my jesteśmy? A, jesteśmy niedaleko. I od razu sobie pójdziemy nie do kolejnego punktu misji, tylko do Leonardo, bo aż jestem ciekaw, co on tam ma dla nas do uszykowania. Strażnicy? No już, już. Leonardo, Ezio, so good to see you. How can I help you? Haha, you found another one. How exciting! No bo tak, mamy tę stronę kodeksu. Tylko co on nam tak w sumie uszykuje? Odszyfrowane strony kodeksu, 6. Zyskałeś 1 kwadrat zdrowia. Wow. Na minimapce pewnie nic się oczywiście nie zmieniło. Dokładnie, nic. To sobie pójdziemy jeszcze po jedną stronę kodeksu i do misji fabularnej. W ogóle, kiedy ja zacząłem? Uznajmy, że jakieś 2 minuty temu. To w sumie teraz będziemy mieli teraz takie bardziej jebaczowe, za przeproszeniem, odcinki. W sumie lepiej dla nas, tak naprawdę. Ups. Dobra, tutaj mamy, Boże, żołnierzy, tak to nazwę. A my chcemy kurtyzan. Więc musimy znaleźć jakieś kurtyzany, no nie? Tylko gdzie teraz? Nie, nie, tu są złodzieje. Tutaj znowu, o, są kurtyzany. Tylko żeby one tamtych strażników nie zajęły. Dzień dobry. Pójdziemy troszeczkę szybszym krokiem. Okej. Okay. Powiem wam, no najlepsze, co jest na strażników, to są po prostu kurtyzany. Nie zużyjemy żadnej broni. No okej, okay, wynajmowani frakcji, spoko. I sobie koleżanki podejdą tutaj. No okej. Okay. One się nimi zajmą. My mamy oczywiście kolejną stronę kodeksu. No i co teraz? No teraz musimy znaleźć jakichś strażników. Ulecz. Nie, nie chcę być leczonym. Uzupełnimy sobie tutaj wszystko. Okej, okay, po robocie. Nie tutaj. Lutnia mu spadła. Coś co do płótn, sakiewki, duża apteczka, pas na noże ulepszony, średnia fiolka z trucizną, dużą apteczkę bym sobie kupił na pewno. No i w sumie pas na noże ulepszony, możemy zaszaleć, a co? Farbowanie ubrań, no powiem wam, ja ubrań swoich farbować nie będę, ponieważ chcę zostać przy standardowej bieli asasyna. Więc tutaj akurat nie ma co. No właśnie. Dobra, i po robocie. Tutaj mamy obrazy, mapy skarbu San Polo. Możemy kupić.
Nie wiem, czy to coś się zmieni na mapie. Mapa regionu została uaktualniona. O, mamy od razu skarby. To będzie można sobie pod koniec wszystko wymaksować. Tylko powiem wam, ja jestem cały czas wkurzony, że nie ma tych grobowców, a chciałbym już to wszystko wymaksować. No ale dobra. No to co, słuchajcie, my się kierujemy już do misji fabularnej. Nie ma co się tak naprawdę opierdzielać. Dużo jest do roboty, ale no mówię, nie ma co. Nie, pływać mi się nie chce. W ogóle powiem wam co do Assassin's Creed 3, co do trzeciej części tej serii. Byłem ostatnio zachwycony ogólnie samą grą. Ups. No już. Dobra, zaznaczymy sobie go od razu. Siema! Okej. I powiem wam, ja byłem po prostu zachwycony, bo w Assassin's Creed 3 tak naprawdę jak gramy, to nie mamy świadomości, że gramy w Assassin's Creed ogólnie. Po prostu ta gra się tym wyróżnia. No bo jednak zobaczcie, Assassin's Creed 2 i ogólnie poprzednie części i następne od dwójeczki, czyli Brotherhood i Revelations, one tak naprawdę w bardzo dużym stopniu pokazują ten wątek dręczenia się asasynów z templariuszami. O, fajnie, piórko zdobyłem. A w trójeczce, mimo że ten wątek jest, on tak naprawdę został stłumiony. Tam tak naprawdę ludzie bardziej się skupiają na rewolucji co do Stanów Zjednoczonych. Co szczerze było bardzo fajne, bo raz, mamy w końcu Conora, czyli Indiańca, czyli polowanie na zwierzęta i bieganie po lasach, czego bardzo co po prostu jest naprawdę taką świeżością w serii. No i tak naprawdę nie ma takiego charakterystycznego biegania po dachach, co jest tak naprawdę wadą i jednocześnie zaletą. No, dla mnie tak naprawdę jest zaletą, bo po prostu gra się inaczej. Saves me from having to bloody my sword. I like it. Exactly. Now I'll tell you what to do with them. Antonio's plan calls for a bit of deception. We're to imitate his archers, which means we'll need the armor that they wear. A shipment of the stuff has just been loaded into chests and now awaits delivery to Seta. Loot the chests and retrieve the outfits. When that's finished, I'll need you to fetch me a boat as well and bring it back here. We'll use it to move our men into the palazzo undetected. Consider it done. Szata zdobi człowieka. Okradnij skrzynie zawierające odzienie straży Emilia. Następnie ukradnij łódź i wróć do Hugo. Czy tam Hugo? Nie wiem. Okej. Oczywiście zrobiła nam się noc. Fajnie, ale jak pięknie tutaj jest. To jest na czas? Nie, to nie jest na czas, ale musimy zebrać te przedmioty. Dobra, najpierw na minimapkę. Co jest najbliżej? Najbliżej mamy to, okej. Aha, będziemy musieli wejść tutaj, z tego co widzę. No, żeby nas nie usłyszeli tylko. No i okej. Dotarliśmy do punktu kontrolnego. Tak jak to nam gra pokazała. I teraz musimy troszeczkę podpłynąć. Może i nie. No, Ezio, chodź. Dobra, widać, ma problemy, nie może. No dobra, co dalej?
Następny skarb jest tutaj, tylko jak my się teraz dostaniemy? Dobre pytanie. Muszę robić zamieszanie, czy nie, ludzie? Mam jedną bombę dymną. A się zabawimy. Listen, amico. I am the law. Stop amusing yourself in our fair city. Daj mi wpuścić bombę. Play like this? I was. Jeszcze jeden. Po robocie. Oczywiście po cichutku. Aż straży żadnych tutaj nie ma, więc bez problemu. Oczywiście sobie zbiorę, co oni mają tutaj. Petardy dymne. Się przyda od razu. Noże do rzucania też się przyda. Ja wiem, ludzie, mogłem w sumie zejść stąd chyba, ale wolę się zawsze troszeczkę pobawić, no nie? To ten... Boże. Już zaczynam powoli bez sensu gadać. Po prostu więcej fanu, bo takie typowo po cichaczu to też jednak nie jest coś fajnego. Aha, teren strzeżony. Spoko. Dobrze, wykryli mnie. Ups. Uszkodziłem sobie zbroję jeszcze. No dobra, możemy się pobawić, a co? Może znowu petarda dymna byłoby szybciej. Okej. No teraz tylko kontrowanie, a to jest tutaj bardzo łatwe. Powiem wam, w trójeczce jest w ogóle całkowicie inaczej, bo kontrowanie to jest według mnie całkowita porażka. Tutaj na przykład robi się to bardzo wygodnie. Ezio bez problemu kontruje, a w trójeczce to Connor zawsze coś mu tam zawsze odwala, że tak to nazwę. Okej, okay, bardzo ładnie. Jeszcze jeden. Dobra, przyda się zdjąć plakacik od razu. Bo jesteśmy zbyt wykrywalni tutaj. No, jeszcze trochę. Ale za to wejście do skarbu mamy wolne, więc lepiej dla nas tak naprawdę. No dobra. Co dalej? I teraz musimy iść tam na miejsce, ale najpierw zerwiemy sobie plakacik. No i okej. A, teren strzeżony. Cholera. Przejdziemy sobie górą. Dzień dobry. Spadnie? Nie, nie spadnie.
Powiem wam, już wolę nikomu toć, ale jakby tutaj teraz się przydało cholernie po prostu ci bracia asesynowie, to mówię wam. Dobra, ilu ich tutaj jest przede wszystkim? Po robocie. No już, chodź. No, no, dobra. Poziom poszukiwania wzrósł mi niezbyt dużo. Mam tam jeszcze jednego strażnika, ale chyba nim nie trzeba się już przejmować. A, mamy wziąć tą łódź, okej. Jak się sterowało teraz? No już, 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 panie, ja stąd uciekam. No i po robocie. Misja nie była zbyt długa. No i chyba nie aż tak ciekawa. Nie no, w sumie było ciekawie. Ale to nie było coś tak, aż tak dużego. Zejść z łodzi i pozostawić ją złodzieją, okej. Molto bene, Ezio. This is exactly what we needed. I'll let Antonio know you finished the job. Okidoki, 2500 florenów. Wystarczająco, myślę. Następna misja znajduje się... Chwila. Następna misja znajduje się o zaraz tutaj. Ja sobie pewnie jeszcze billboardy pozdejmuję. I ewentualnie poszukam jeszcze stronę kodeksu, która znajduje się tutaj. Zrobię już to poza wizją, ponieważ nie jest to zbyt ciekawe, o tak. Po prostu zwykłe zdobywanie kodeksu i tyle. W następnym odcinku pewnie znowu sobie podejdziemy do Leonardo i zobaczymy co dalej. No i co? Mam nadzieję, że się wam podobało. Wiem, dzisiaj tak troszeczkę bardziej przynudzająco itp., ale po prostu chcę przejść tę grę, no nie? Jestem póki co zawiedziony. O, mamy 8542 floreny w skrzyni willi. Jestem troszeczkę zawiedziony, że tutaj jeszcze nie są dostępne katakumby, ale pewnie będą dostępne później. No cóż, zbroi Altaira teraz nie zdobędę. No dobra. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zachęcam, ale nie nalegam, do dania łapki w górę i subskrybowania mojego kanału, bo wesprze mnie to ogromnie, a straciłem ostatnio 3 widzów i zamiast 231 mam 228, no nie. No dobra, o, będzie taki piękny widok na księżyc. Jeszcze będzie się odbijał od wody. O, dobra. No to co? Mi się pozostaje jedynie z wami pożegnać, więc trzymajcie się, narka!